Co pani powiedziałaby rządzącym, gdyby była taka możliwość? A żeby się troszeczkę zastanowili, czy oni przypadkiem nie mają wyrzutów sumienia? Żeby odeszła, bo nie umiał rządzić. Dużo jest do zrobienia. No, jak najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności i wielu, wielu pozytywnych działań. Życzę wszelkiej pomyślności każdej władzy, bo władza ma być dla nas, Polek, Polaków, dla naszego kraju, naszej ojczyzny, dla Rzeczpospolitej Polskiej. Każdemu życzę wszelkiej pomyślności, po prostu tak. Żeby dobrze było, żeby rządzili tak, żeby było dobrze. Aby dalej rządzili i mieli na uwadze. Nie boi się pani nadchodzących miesięcy? Boję się. Żyję tyle lat i jeszcze tak się nie bałam i nie tylko ja. No pewnie tak. No, być może, że będzie zimno. Nie. Nie boję się absolutnie, bo wiem, że na tyle rząd jeszcze daje jakieś tam wsparcia, że my chyba poradzimy. No wszyscy się boimy, no a jak będzie, to no zobaczymy po prostu. No boję się, bo w domku jednorodzinnym akurat mieszkam, także nie wiem, jaka będzie sytuacja. Zobaczymy. Nie, no nie boję się. Myślę, że Pan Bóg też się zatroszczy o wszystkich, dlatego trzeba ufać, zaufać. Tak. Czy Polacy mają za co żyć teraz? Jedni mają za co żyć, zanadto ci, co są na górze. Natomiast ci, co są na dole, to często nie mają za to, bo jestem świadkiem. A uważa pani, że teraz się w Polsce żyje ciężko? Nie. Nie, wcale nie gorzej niż kiedyś. Polakom żyje się teraz dobrze, tak? Jesteśmy już blisko 20 lat w strukturach Unii Europejskiej. Bardzo się społeczeństwo wzbogaciło. Ja prowadzę działalność, więc widzę po prostu to akurat w turystyce właśnie po Polkach i Polakach, którzy przyjeżdżają do Olsztyna i żyje się dużo, dużo lepiej. Jaką radę dałaby pani młodym osobom w tych trudnych czasach? Przede wszystkim dałabym radę dla tych starszych siedzących na górze, żeby ustąpili to miejsce młodym. Jak mają możliwość wyjazdu za granicę, to bym szybko wyjeżdżał. Kredytów nie bierzcie. To żeby wytrwali, żeby to wszystko przetrwali, bo trudno powiedzieć, co to czeka. Wyjeżdżajcie. Brać się do roboty, głowa do góry. I dbać o Polskę, dbać o rodzinę, dbać o siebie. Normalnie to ja widzę, że z Polski uciekają młodzi. Tak powinni robić? No raczej nie, ale władza do tego doprowadza, żeby uciekali. Żeby się nie załamywać, że będzie dobrze może. Dobrze. Miejmy nadzieję. Mądrości życzę młodym i troszkę pokory więcej. No ja też kiedyś byłem młodym człowiekiem i też żyłem w trudnych czasach. Polska nawet nie była w Unii Europejskiej. Zawsze trzeba walczyć o swoje. Kolacja z Jarosławem Kaczyńskim czy z Donaldem Tuskiem? Prawdę mówiąc, to wolę bez nich. Ani z jednym, ani z drugim. Jeśli mam być szczery, prawda? No nie, no wie pan. Ja lubię rozmawiać z ludźmi mądrymi, a nie. Czyli na kogo by pan postawił? Na Tuska, no oczywiście. Z Jarosławem nawet na kawę nie ma szans. Nie, nie, no o czym ja bym z nim rozmawiał? Natomiast Tusk to jest człowiek światowy, no, obyty nas w Europie, a ten to wie pan, może ja wiem o kotach, ale ja się nie znam, nie lubię kotów, na pewno nie PiS. Ja jestem prawicowa, także nie wymienię nazwisk, ale z prawicą. Kolacja z Jarosławem Kaczyńskim czy z Donaldem Tuskiem? Donaldem Tuskiem, oczywiście, bez zastanowienia. A to Jarosławem Kaczyńskim. A ja znam i Jarosława Kaczyńskiego, i Donalda Tuska, i zjadłbym i kolację z jednym, i z drugim. Nawet na śniadanie bym zaprosił.